Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, dalej jesteśmy w ptumeryjskim lochu. No ale zasięgnąłem wiedzy możliwej do zasięgnięcia z internetu na temat ołtarza z pająkiem i kurde, okazuje się, że tam można wskrzesić Analizę, czyli królową potępionych, w której przymierzu ja już jestem. Ale czemu wskrzesić? No bo tam było napisane, że ją powinien zabić Alfred. Kurde, gdzie się zgubiliśmy Alfreda? On powinien ją tam zabić. No, ale no niestety tak nie było, więc te lochy, które tutaj robimy, no one te niestety nie przysporzą nam żadnych nowych przygód. Przynajmniej nie przy tamtym ołtarzu, więc... Ej, kurde. What the fuck? Skąd tylu kosiarzy? O, chwilę temu tu byłem. I nie było tutaj tych kosiarzy, serio. Tam wewnątrz był szczurek, a później monstrum zupełnie nowe, które mnie zabiło. Ale szczurek ma moje tętnienia, na szczęście. Bo ten nowy stworek, no, wygląda ciekawie. Jest tutaj i spadł mi na głowę wtedy, kiedy ja tutaj przechodziłem. Ale z tobą lewituje? A nie powinien być na ziemi? Moment, spróbujmy go na glebę. A, sorry, jednak... Oj, i zabije mnie. No. No no jasne. Nie, ale wiecie co, serio, chyba zgarniemy tylko moje tętnienia, które pozostawiłem. I kurczę, udamy się gdzieś z tych lochów, bo to jakby co, można do lampy wrócić. Ja sobie to poza odcinkami zrobię. No chyba, że wyrazicie chęć w komentarzach, żebym to zrobił jednak na antenie, że tak powiem, no ale... No troszeczkę będę musiał poczekać, bo w tym momencie jest 8 dzień maja. To jest odcinek 58. A w tym momencie na kanale chyba jest 14 dopiero. No, więc no, minimum jakieś półtorej miesiąca bym musiał czekać za odpowiedzią, kurde! Ale nie zabije mnie, prawda? Ej, dobra, ktoś tam zginął. Jak miło. Nie, i serio, nie wiem, czy już zaczynać ostateczną walkę. No, interesuje mnie bardzo jeszcze los Alfreda. Ło, ale mało zabiera. A magia? Dobra, magia lepiej. Dobra. Ile za to monstrum? No zbyt mało, jak na takie męczarnie. W trakcie walki. Nie, dobra, ale szukamy już dźwigni. Nie, ale nie wiem, serio, chyba zaraz ale dużo szczurów. Chyba zaraz sprawdzę w internecie, gdzie można zastać Alfreda jeszcze. No wybaczcie, że tak korzystam z pomocy dydaktycznych. No ale nie wiem, czemu miałbym tego nie robić. Ej, nie wiem, a czy one chcą walczyć? Tak, chcą. Ej, no. Wszystkie? A, przepraszam, został jeszcze jeden. Ale te są mocniejsze. Zdecydowanie mocniejsze. No, ale co z tego? I tak w miarę łatwo padają. Kula żywego srebra, no jasne. Kurde, po co ja tu biegłem? No chyba, że to. Nie będzie fiolką. Ej, gęsta krew. Dobra, może być. Nie, ale serio. Chyba do kolejnej lampy dojdziemy. Ja w międzyczasie sprawdzę, co się dzieje z Alfredem w internecie. A potem chyba już ostateczna walka nas czeka. No. I to by było na tyle z Bloodborne. Choć nie, jeszcze wszystkie lampy muszę sprawdzić. A, to pewnie z drugiej strony zgadłem. Aha. Dobra, no to jak się tam dostać? No tutaj idąc tam tą dziurę, chyba tam nic nie było więcej, ale sorry, musiało być. Bo innego przejścia nie ma. A, oczywiście zginąłem, więc latarnię trzeba odpalić. A tu na górę. Ej, on to zostawił. Dwie fiolki, dobra, dzięki. Ktoś tam znowu zginął. Widać, niebezpieczna jest to miejscówka zaiste. Ej. Ten most dziwnie latał. Ej, piesek. Ale chyba już bardziej wilk. Taka puszysta kita. No dobra, w tej wnęce no, mogłoby się coś ukrywać. No ale znając Bloodborne, pewnie będzie to wróg. Dobra, z tej mgły coś na pewno wyskoczy. Koktajle mołotowa na sznurze plus, ej, dużo skrzyneczek. Czy będą tam przydatne rzeczy? Krew rytualna 3. Pieśń z grobowca 3.
I co, i nic więcej? A, no i pułapka. Gdzieś tutaj pewnie. Nie, kurde. Jednak nie. Dobra, to z powrotem. A może rozwalmy ten dym? Dobra, niech troszeczkę klarowności nabierze to pomieszczenie. Choć nie, ten dym chyba... No właśnie, może to po prostu nie było jedyne źródło dymu? I tam mgła jest w tym pomieszczeniu. Tak czy tak. No dobra, na drugą stronę, po tym chwiejnym moście. Dobra, kosiarze nie są trudni w obyciu w ogóle. A, aż tak bardzo, że mogę najpierw przedmiot podnieść. A później do niego dopiero podbić. Ej, bo mi spadniesz zaraz z tymi fiolkami na dół. A mało ich trochę. 12? No faktycznie. Dobra, z tej strony lipa, z tej strony lipa, z tej strony dowódca. Ej, kurde. Z płonącą pałką? No dobra, spokojnie, to akurat schody działają na moją korzyść. No ale... to z prawej nie. Dobra, rozumiesz po wszystkim. Przeklęte klejnoty. No ludzie, nie dawajcie mi przeklętych klejnotów. Ja mam wystarczająco dużo dobrych, takich, które mi nic nie odejmują. Więc nie muszę się bawić w przeklęte. Ej, tu będzie skrót. Tylko, że tutaj bardziej. A nie, sorry, w tą stronę. Nie. Tu. Nie, sorry, szczurka nie było. Skąd przyszliśmy na początku. Aha, i dalej te drzwi z drugiej strony, czyli coś dalej, w dalszym ciągu pominąłem. Nie, nie chce mi się biegać, idziemy do kolejnej lampy po prostu. Najwyżej jakąś krew rytualną pominąłem. Co z tego? Gdzieś jeszcze znajdę, na pewno później. Nie, bo skłaniam się ku temu, żeby jednak poza nagraniami nagrywać te lochy. No, choć tak naprawdę kolejny rodzaj lochów jeszcze przed nami. Kurde. Jednak. Zamiast iść dalej, jednak zrobimy sobie delikatny objazd. Fajnie byłoby, się zgrupowali. Dobra. O to chodziło właśnie. Właśnie o to. Ja nie mam tej maszkary na suficie przypadkiem tutaj. Kurde, skorpiony. Ej, no tyle razy już... Ej, właśnie. Trafiłem jednak. Ale mocny jest. Tylko coś tak... Stoi w miejscu. Zamyślił się biedaczysko, no. A, sorry, już działa. O kurde. No jednak, kurde, jeszcze ożyga. Rzekłbym, że świn, jak gdyby nie to był skorpion. Ach. Dobra, zabija na jedną bułę. Więc zebrać do kupy i wymieść jednym zamaszystym wymachem. A czasami się nie da. I trzeba się w pojedyncze szczurki bawić. Dobra, machnął łapą i co z tego? O, co tutaj zostawiłeś, kochany? Pieśń z grobowca 3. Nie, tu już nic więcej, tylko przejście dalej. Kulerze z żywego srebra. O, i zombiaki. Dobra, już nawet nie patrzę, czy coś zostawił. Ej, wow, to jest większe pomieszczenie niż sądziłem. Czyli powiadacie, że ktoś za mną rzucił mołotow prosto w wybuchającą beczkę. Dobra, faktycznie tak chyba było. I to ty byłeś tym rzucającym pewnie. Więc twoja śmierć jak najbardziej cieszy. Dobra, lepiej uzupełnić zdrowie. Dobra, pomieszczenie jest wręcz przepełnione adwersarzami. Ale to nie problem. Tylko więcej radości, więcej zabawy. Jakiś przedmiot pominąłem? Nie, ale pominąłem gościa plus zombiaka, bo tam sobie siedzi. Nie, dobra, chodziło mi bardziej o tego w pierwszej kolejności, a tamten miał być dodatkiem, ale... Nie, ale bardzo mi się podoba to uderzenie. Jest tak zamaszyste. Taki ma fajny, horyzontalny zasięg. Ej, ale tego to powinno też sięgnąć. Dobra, jeszcze razem z dużym. Ale kurde, jak już zdzieli to porządnie. Wiem, że nie mam aż tak dużo w witalności, ale... No nie, no nie tu, kurde.
A zróbmy to porządnie. No, z dobitką, choć niepotrzebną. Dobra, no powiedzcie, że to było warte zachodu, no ale jeszcze dobra, dobijmy go. Okej, no dobra, tego też. No żeby nie szturchali mnie w plecy, jak będę sarkofag otwierał, czy tam trumnę. Ekstraktor mgły z kuźni. Co? Co? Gdzie to jest? Okej, nie tutaj. Nie. Ej, moment. Ekstrahuję tajemną mgłę z materiałów wirtualnych. Jedno z narzędzi kuźni zagubione gdzieś we śnie tropiciela. Tropiciel, który je odzyska, może ekstrahować tajemną mgłę z materiałów wirtualnych. Niestety zużyte materiały zostają utracone na zawsze. Aha, czyli taki domorosły sposób na tajemną mgłę. Okej, dobrze, bo widziałem w jednym z lochów potrzebowałem ich aż 25. Więc te niepotrzebne krwi i inne rzeczy będę mógł zamienić na mgłę chyba. No to dobrze. Ej, ale sorry. Tam jeszcze koleś jest na... No kurde! Co to było? No nie! No i do lampy. Nie no kurde, ja po prostu chciałem poszukać tych drzwi, które miały zapętlić obie lokacje tutaj. Tam na dole. No rewir na pewno dobry. Ach, no dobra, ale teraz muszę iść po te 70 parę tysięcy. Dobra, lepiej tym zamaszystym. Dobra, niech się troszeczkę zregeneruje, ja sobie latarnię zapalę. No. I pełnym sprintem. No ale dobra, wykończmy. A kurde. Ale czym atakuję szczypcami, a nie żądłem? No jas, dobra. Ile jeszcze razy dam się na to nabrać? Obstawiajcie. Ja obstawiam, że w cholerę dużo razy jeszcze. Ja teraz rozglądać się i patrzeć, który z nich mógł zostawić moje tętnienia. Sobie. A i uważać na tamtego, bo tu będzie eksplozja zaraz. Dobra, oby mnie nie sięgnęła. Nie, serio, kto je ma? To ma moje tętnienia, ty masz. Dobra, jak miło. Dobra, odzyskane. I co, szukamy tego zapętlenia? Tutaj już nic nie było przecież. No ale jak dziarsko wbijam między nich, przecież to się zaraz skończy z gołem. Albo... Albo... No, dobra, delikatnie uszczupliłem ich szeregi. Kurde, ale pchnięcie ma tym ostrzem. Ja mam jeszcze dwie, kurde. No teraz by się przydało chociażby jedną użyć. Dobra. Nie złapał. Nie, ale nie da się trafić, nie da się trafić, nie da się... Szyb! Tam na górę na pewno da się do niego dostać drabinką, tutaj nieopodal. Ja uwielbiam, jak one padają tak hurtowo. Dobra, mogą mnie ścigać. Po drabince nie wejdą, albo wiecie co w sumie. No. I spokój, żadnego tuptania za plecami. Alright. Przedmiot raz. Jedna szaleńca, no dobra, zaraz sobie uzupełnię. A kurde. No nie powinienem tak wyskoczyć na niego. Ale w sumie nie skarcił mnie, więc nic się nie stało. Krew rytualna 4. Ej, kolejny? Akurat was w ilościach kurtowych się nie spodziewałem tu. No dobra, póki nie mogą się ruszyć zupełnie, no to jest dobrze. Ej, co my tu mamy? Ej, jakiś most. Tam w dole. Tam na dole mnie nie było. Dobra, schodzimy. Nie ma co czekać. Tutaj nie boję się, że coś pominąłem. A, bo ty mi z armaty zapodałeś. Aha. Wszystko jasne. O! No to, ale się wmontowałem. Ale dobra, na szczęście ta pułapka nie działa, bo tutaj wybiłem wszystkich. Ej, nie, ale coraz bardziej podobają mi się te lochy. Coraz lepiej przemyślane, choć w sumie...
O jakim przemyśleniu tutaj jest mowa, kiedy to wszystko jest generowane losowo podobno? Tu? No, dobra. Nie, ale serio, pułapki, różnoracy przeciwnicy, kurde. Czemu tak nie było od początku? Na początku zdążyłem się już nimi znudzić, a tu nagle bam i znowu jest fajnie. Ale dobra, tym razem już będę pamiętał o tamtej dziurze i o gilotynce. Ale mimo wszystko. No! Tym razem było jeszcze bliżej niż poprzednio. Wierzcie lub nie. No, ej, nie, dobra, sorry, nie podoba mi się jednak. No, chociaż mogłoby to do czegoś prowadzić. Ej, tak po prostu ślepy zaułek, ale dobra, tutaj są przedmioty. Oj, w liczbie mnogiej, dużo ich. No ale to co? A, same fiolki i szmelc. No akurat dobra, teraz fiolki mi się przydadzą. No, ej, aby był tutaj opcjonalny boss schowany. No to nie zła Wiksa. Ale nie, już widzę tą gilotynę tutaj. Może niech ona sobie spadnie. O Boże, bym wiedział, że tak powoli podjeżdżasz, to bym przeleciał pod tobą szybciej. Dobra, to nie było zaskoczeniem akurat. No ktoś tu musiał być. Dobra, wygląda mi na pułapkę. A, pułapkę tego typu. Berserk? O cholera. No nie. Dobra, szybka ucieczka. Cholernie zmarnowana fiolka. Co ty, kurde, pchnięcia w sztuki walki się bawisz? Oj. Dużo zabrało. Za dużo. No tośmy się minęli. Ej, ło, ale poprawka twoja już celna. Gratuluję. No. Już troszeczkę za długo się z nim męczyłem. No nie no, liczyłem na krew rytualną od niego akurat. No, nie będzie zaskoczeń przynajmniej. I z tej strony również. Nie, dobra, tylko ta skrzynka. No to mam nadzieję, że tutaj nagroda będzie godna. Tego mostu i wszystkiego. Dziwaczny, gniewny, krwawy klejnot. No dobra, mogły być lepsze rzeczy, mogły być też gorsze. No tu ostrożnie. No jakim cudem! Aha, z drugiej strony też jest łącznik. Tak po prostu. Ale mnie w konia zrobili, dobra. Okej. Okay. Ale w sumie mądre tak z dwóch stron. Ci co wiedzą się nie dadzą złapać, a ci co nie wiedzą mogą jeszcze właśnie w drodze powrotnej dostać takie coś. Niespodziewanego. Ej, tam, aha, tam wyżej byłem, dobra. Nie, tędy chyba, nie, tędy nie będzie. A nie, jednak będzie najszybciej, jeżeli skorzystamy z dziury. Dobra, i kolejna warstwa. Ale do latarni wylatujemy stąd. Muszę się zorientować szybko, co jest z Alfredem. Pfu, nie tu. Na górę. Ej, ale stop, moment, moment, moment. To już było to przejście przecież. Nie, 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 nie. Tu było boczne, na szczęście tylko. Stop, no cholera na pewno. No pewnie, że nie. Kurde, gdzie jest wyjście? Nie, to nie jest śmieszne. Ej, dobra, przy okazji przedmiot pominąłem. No, gęsta krew śmierci się przyda. Jak wrócimy do stu tropiciela, to na pewno level. No tu się chowa trup. No ale tu już byłem. Przynajmniej mam takie wrażenie. Albo nie? Ha. Ej kurde, dobra, telefon do mnie dzwoni, nie wiem czy to słyszycie, ja się muszę szybko uporać ze skorpionem i go odebrać. No dobra, to musiało się tak skończyć. Dobra, kochani, dajcie mi chwilę. Okej, sprawa załatwiona, mamy obiad. dobra, otwórzmy już tą skrzynkę. Ej, tam coś, no właśnie, tam są jeszcze drzwi. Krew rytualna 4 i to chyba w dużych ilościach. No jestem ciekaw, jakie teraz kielichy będę mógł odprawić, jakie rytuały z kielichów. Aha, dobra, i teraz się wreszcie zapętliło. Dobra, to nie ma co. Lecimy... tu. I do przodu, a już nie odbijamy tam w prawo.
Może jeszcze boss się załapie w tym odcinku, jeżeli tutaj będzie. A może być. W sumie ostatnio też był. A i będzie, pewnie, że będzie. Nieumarły gigant. Takie masz ciosy. I tyle obrażeń zgarniasz. Dobra, nie powinno być problemów, zapraszam. Kurda, ani jedno, ani drugie nie weszło. Dobra, maczugą trzaska troszeczkę częściej. Ej, to jest po prostu taki duży olbrzym, jak go widywaliśmy już wiele razy w normalnej grze, tylko że ten tak jak gdyby bardziej zmutowany po prostu. No dobij go. Ej, nie trafił, nie wierzę. Dobra, skok to był zły wybór. Ale powtórzył go! Oj, nie. Dużo. Za dużo. Czy ma jakieś dystansowe, albo skoki, szarże, coś? Nie? No to pchnięciem go. Ło, dobra, to boli. Ale ważne, że mam tyle zdrowia, że... Co to było? Ja widziałem jakieś kule. Aha, to za nim. No ale sorry, jeżeli ktoś myślał, że te kule, które ma przywiązane do siebie... Oj, co on robi? Że te kule, które ma przywiązane do siebie w jakikolwiek stopień, czy w jakimkolwiek stopniu mogły sprawić, że on się nie będzie ruszał, to ktoś był w cholernym błędzie. Okej, piękny unik. No pięknie to zrobiłeś, Piechol, teraz tylko wykorzystaj. No i w dupę go. Ej, wow, wystarczyło? To był jego czuły punkt? Pięta Hillesowa? Dobra, ale kolejna lampa. Podejrzewam, tu zaraz będzie za zakrętem kolejna, jak już zejdziemy na inną warstwę. No i stamtąd już przeniesiemy do Snu Tropiciela i ten odcinek, kochani, skończymy. Bo nie wiem, ile to jest poziomów. Powinny być 3 chyba. Czyli ile warstw? 4? Niższy ptumeryjski labirynt, warstwa 3. I zapewne za tymi wrotami będzie czekała na nas lampa. Nie, bo szczerze, ja bym mógł sobie nagrywać te lochy poza odcinkami, to bym mógł zająć się nagrywaniem innych serii w tym czasie, kiedy mam wolny czas na nagrywanie. Nie, ale wiecie co, to jest tak różnorako i różnorodnie, że ja wam to pokażę wszystko po prostu. Przynajmniej te lochy, które faktycznie będę miał zamiar zrobić. Okej, inny rodzaj pająków. Ale sobie, ja tu słyszałem latarnię. Właśnie, chyba ją nawet zapaliłem już. Klepimy sobie jeszcze pajączka, tylko zobaczymy. Czy są słabe, czy może silne, wyglądają bardzo obleśnie. Już bardziej podobne do wielkich. Dobra. Się spieprzył na dynkę. No pewnie od tego ten kamienny łeb ma. A, dobra, ale ty nie umrzesz i tak. Ej, kurde. A załatwię babę z dzwonkiem. Ej, łe, kurde, żebym tu nie zginął. Ja, no dobra, nie wiem, co sądziłem o odległości. Ale chyba błędnie, że jest należyta i odpowiednia. Raz. Kurde, mogłem tylko jedną. Przecież tak wracamy do Snu Tropiciela właśnie. Ej, nie, no widzicie, no tak wyglądają teraz te lochy, już naprawdę jest inaczej. I z chęcią wam to pokażę, więc spokojnie, nie musicie odpowiadać w komentarzach, ja wam to wszystko na kanale zaprezentuję. Dobra, jeszcze dobijmy parę tętnień. Koleś, daj coś odzyskać, nie można tylko brać. Trzeba też coś dawać od siebie. No dobra, i tego jeszcze też, z workiem. Uuuu, ale skolopendry jak najbardziej nie. Dobra, podejdziesz. Jak miło, bo to będzie twój koniec. Dobra, twój też. No, przeszukajmy trupy. A, kit, spróbuję. Głupota, głupota, głupota rządzi moimi poczynaniami w tej grze. W tym momencie. Bo to się może nie skończyć wcale dobrze. Mam tylko 4 fiolki. I tak sobie pogrywa ze mną. Dobra, użyj, proszę cię. Nie!
Ale co to kurde, ogień i woda? No przecież jak mnie ogonkiem zdzieliła po prostu. Nie, uciekam. Jeżeli mi się uda. Albo... No kurde! Nara, 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 nara. Dobra. Nie mam fiolek. To jedyna mądra rzecz, jaką mogę zrobić. Cofnąć się. O, ich tu jest pełno. No to mogą być trudne lochy już. Bardzo trudne. A później jeszcze zresztą widzieliście, że tam są jeszcze inne. Więc chyba będę musiał przyfarmować na świnkach tojowo. Ej, stop, gdzie idę? Przecież do lampy. Tu. A czemu niby nie, kurde? Okej, Centropiciela. Bardzo dobrze znana nam lokacja. I dobra, może dwa poziomy, jeżeli poużywam wszystkich krwi, które mam. Oj, będzie za mało. Nie, pani wybaczy, ale jeszcze nie. Jeszcze nie pora na rozmowy, nie pora na dysputy. No to najmniejsze, jak miałem. 350, ale bieda. Dobra, lepiej od dołu zaczynać. No dobra, te są na 9 poziomie, mam 4, no to ej. 20 kafli, ej, trafiłem. Okej, dalej, dalej, dalej. No, jeszcze za mało, żeby były dwa. Jeszcze trochę potrzeba, jeszcze troszeczkę. Niewiele, ale jeszcze trochę. No, obawiam się, że naprawdę niewiele zabraknie. Do dwóch poziomów. Zrobimy jeden i z bardzo dużym bagażem wystartujemy w kolejnym odcinku po prostu. Aha, tysiączek, no. A może pomoże. Kurde, no zobacz. Tysiąc, no nie, 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 dobra, coś sprzedajemy. Momentalnie. Ej, ale coś nowego? Nie. Chyba. Nie. Ej. Pancerz Skeinhurst. Jak najbardziej, kochani. Wszystko. I takim oto sposobem nawet jednego poziomu sobie nie zrobimy. Pa! Nie, serio, muszę to sprawdzić. No okej, ale no po pancerzu się spodziewałem lepszej obrony. A reszta wek. Podatny na ogień, na pioruny i na wszystko inne. Cholera, dobra. Ło, tu jeszcze lepiej. Odzienie chóru. Mhm, dobra, ale może hełm? No, gdzie nie, gdzie lepszy? Z grubsza gorszy. Oj, oj, oj. I to już to są prawdziwe włosy, a nie sama kiteczka dorabiana. Ej, dobra, to wygląda spoko. I tego się będziemy trzymać. No chyba, że ten kapel indeks z początku samego jest zdecydowanie lepszy, no. To jest lepsze, to jest lepsze. No ale skoro szaty mnie osłaniają bardzo dobrze przed właśnie tymi specjalnymi obrażeniami, czyli tajemne, ogień i piorun, no to mogę sobie chyba pozwolić, ale sprawdzę chociaż jak to wygląda. Ej, no faktycznie pancerz. Ten z gatunku lekkich. A jak tam rękawice? Rękawiczki lalki oczywiście słabsze. Mankiety z wolnych piór całkiem niezłe, ale... A, rękawice Skeinhurst słabsze. Srebrne rękawice noszone przez gwardzistów królewskich strzegących. Analiz królowej podtuł od krwistych na zamku Skeinhurst. Cienka jak papier srebrna zbroja ponoć odbija krew złych intencji i pozwala gwardzistom łapać ofiary dla swej ukochanej królowej. Dzięki nim pewnego dnia może ona urodzić dziecko krwi. Kurde. Czytać opisy i pić zimną wodę. Ej, spodnie egzekutora nosiłem? Nawet nie wiedziałem. No nie wiem, to zdecydowanie lepiej. No nawet dobrze to wygląda, wam powiem. Ale jednak chyba uderzymy w... No właśnie, w odzienie egzekutora teraz. Aha. Ej, no i to nawet wygląda spoko, wam powiem. Taki oto zestaw.
Tylko, że coś tutaj jest zdecydowanie lepszego. Czapka z przepaską, ale praktycznie w ogóle nie broni przed obrażeniami fizycznymi. A to jak najbardziej. Ej, kiz, zostawmy. Walory estetyczne teraz tylko grają jakąś rolę. Przypomnij mi, ile masz na ten level, kochana? No nie. Nie uda mi się to. Bankowo. Ale gra była warta świeczki, ten hełm był wart swojej ceny. Dobrze wygląda. No wreszcie piechol wygląda jak porządny zakapior w tej grze. No doczekałem się hełmu. Delikatny powiew Dark Souls. Nic nowego. No dobra. Jeszcze zobaczmy, czy mam wystarczająco dużo materiału, żeby odprawić jakiś rytuał. Tu mi dalej brakuje krwi rytualnej 2. Tutaj 4. Ile mam? Mam 6. Już niedługo. I chory Loran stanie otworem przed nami. Tutaj brakuje mi 6 krwi rytualnych i tajemnej mgły od cholery. Ale właśnie. A propos tajemnej mgły. Przecież tutaj podobno mogę teraz coś zrobić. No nie wiem, nie chodzi mi o zmianę run. Ale, o właśnie, tajemna mgła. Tajemną mgłę można pozyskiwać z różnych materiałów rytualnych. Do ekstrakcji mgły materiały zostają stracone. Znaczy po jej ekstrakcji. Tajemna mgła to materiał wymagany w niektórych rytuałach kielicha. No dobra, jedynki nie potrzebuję. Aha, i 4 mgły z 2. Okej, dobra, to już poszło po prostu. Okej. Aha, i tutaj, za żółty kręgosłup 11. Dobra, nie, to się będziemy bawić, a mi tam zabraknie, do tamtego rytuału. Dobra, kochani, ja tymczasem żegnam się z wami w tym miejscu, ale jeszcze sprawdzę rękawice z kościanego popiołu, jak to wygląda. No to pasuje idealnie do tego stroju, tyle wam powiem. Czemu miałbym ich niby nie nosić? Dobra, mankiety straży grobowej lepsze. Ale rękawice z Kenhurst, no nie no, gorsze wszędzie, ale zobaczyć też można. Nie, sorry, to pasuje jeszcze lepiej. Ale nie, statsy przede wszystkim, kochani, statystyki przede wszystkim. No, nawet nieźle, powiedzmy, kolorystycznie to wygląda. Ale nie, jeszcze spodnie. No, że coś jest. Czarny kościół. Nie no, spodnie egzekutora pasują do stroju egzekutora. I ogólnie cały strój mi się teraz naprawdę podoba. No wygląda spoko. Ale zobaczmy. Ej, to jakby ten szykował się do pojedynku. We Florencji. Albo do tańczenia flamenco. Szarża. Nie, oczywiście nie pokażę. Ej, właśnie, jeszcze jedną rzecz. Wybaczcie, że tak przeciągam tą końcówkę odcinka, sorry. Ale chcę zobaczyć, czy jej reakcja się będzie różniła od innych reakcji na te właśnie nowe gesty. Okej, okay, na to nic. A może na błagaj o życie? Nie, ale ten strój, który mam, zupełnie nie pasuje do tego błagania teraz. Dobra, kochani, wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Pani też, Laleczce, oczywiście dziękuję, szacunek. I wzajemny. No, oczywiście, bo mnie kocha przecież. Podwójny pokłon. Ja różne rodzaje, ty preferujesz ten sam, taki kobiecy. Elegancki, dystyngowany, no. Wychowana laleczka. A wam też machanie za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!